Artur Urbanowicz, pochodzący z Suwałk powieściopisarz, ma powody do radości i dumy. Jego powieść Inkub w rankingu portalu Lubimy Czytać uplasowała się, dzięki głosom czytelników, na drugim miejscu. Zabrakło mu nieco ponad 1000 głosów do pokonania mistrza gatunku Stephena Kinga. Instytut. Zwycięska powieść Kinga traktuje o pewnym rządowym obiekcie położonym w amerykańskim stanie Maine. W mrocznym instytucie przetrzymywane i poddawane testom są dzieci o szczególnych umiejętnościach. Instytut bada ich zdolności telepatyczne i telekinetyczne. Powieść Artura Urbanowicza to zupełnie inny świat. Podobnie jak wcześniejsze dzieła autora, Inkub również osadzony jest na Suwalszczyźnie. W niewielkiej wiosce znalezione zostają spopielałe zwłoki małżeństwa. Miejscowi są przeświadczeni o złej sławie miejsca, nadprzyrodzonych złych mocach władających wioską i przeklętym domostwem. Sprawą zaczyna się interesować młody policjant, który wkrótce potem popełnia samobójstwo. Niezwykle wciągająca powieść z dreszczykiem stała się czytelniczym hitem, a Artur Urbanowicz z powodzeniem wkracza do panteonu współczesnych twórców horroru. Gratulujemy!